Na co dzień pracuję na Politechnice Łódzkiej na stanowisku adiunkta. Jestem wykładowcą. Prowadzę zajęcia z wszelakich przedmiotów typu mechanika konstrukcji, mechanika budowli, metody komputerowe, metody obliczeniowe. Bardzo częstym tematem przedstawianym studentom jest prawo Hooke'a, czyli zasada zachowania ciał sprężystych, co ma swoje przełożenie również w grze w bilard. Podczas gry w bilard potrzeba jest analitycznie myśleć, czyli zastanawiać się, koncentrować się, co jest też niezbędnym elementem mojej pracy. I zawsze uważałem, że bilard mi strasznie pomógł w życiu. Na przykład miałem jakąś klasówkę w szkole, czy jakiś egzamin, gdzie szereg moich znajomych, kolegów, koleżanek strasznie się stresowała, natomiast ja byłem strasznie opanowany. Dlaczego? Dlatego, że byłem przyzwyczajony do stresu emocji i tłumienia w zdrowy sposób tych emocji przy stole bilardowym. Osobiście uważam, że bilard właśnie daje tę umiejętność oceniania sytuacji, umiejętność rozwiązywania problemów. To jest dobra szkoła, to jest dobra droga do tego, żeby zapanować nad tymi wszystkimi rzeczami.